Proszę Państwa, niezwykle miło mi będzie przedstawić Państwu najnowsze badania, które przeprowadziliśmy w tym roku w czerwcu, ale zrobię mały krok do tyłu. Otóż miałam przyjemność 2 lata temu spotkać się z wieloma z Państwa, żeby opowiedzieć o badaniu, o wynikach badania nastolatki wobec internetu. Badanie to przeprowadziliśmy wówczas z Wyższą Szkołą Nauk Społecznych Pedagogium na zlecenie pana ministra Michalaka, Rzecznika Praw Dziecka. Proszę Państwa, wyniki tych badań okazały się wtedy niezwykle interesujące. Stały się podstawą do tworzenia różnego rodzaju artykułów, publikacji, ale przede wszystkim były przyczynkiem do tworzenia programów i materiałów. Stąd też postanowiliśmy kontynuować ten projekt i tak właśnie w tym roku rozpoczęliśmy pilotażowe badania wśród uczniów klas drugich gimnazjum oraz uczniów klas drugich szkół ponadgimnazjalnych, czyli dokładnie tej samej grupy, którą badaliśmy poprzednio. Będę chciała Państwu opowiedzieć o tym badaniu. Rozumiem, że tutaj już będzie można coś pokazać dalej. Otóż pozwolę sobie powiedzieć, że badania były na tyle interesujące, że postanowiliśmy rozwinąć zakres tych badań. Interesowało nas już nie tylko, w jaki sposób młodzi ludzie korzystają z internetu, czego używają, ale również jaka jest ich tożsamość w sieci, czy dbają o swoją prywatność, w jaki sposób poruszają się po tym internecie, w jaki sposób trafiają na różnego rodzaju materiały niebezpieczne. Ale jednocześnie bardzo ważnym był dla nas taki element związany z edukacją, w tym tą edukacją samodzielną. Już sobie przesuwam. I proszę Państwa, przedstawię dzisiaj zaledwie kilka informacji, myślę, że tych ważnych, ale na tyle mam nadzieję Państwa zainteresować, że wytrzymają Państwo ze mną do końca prezentacji, aczkolwiek pamiętam, że ona jest tuż przed samym obiadem. I jednocześnie będą Państwo mieli ochotę sięgnąć do opracowania pełnego raportu, który pojawi się już wkrótce na naszych stronach internetowych. Otóż proszę Państwa, jak Państwo widzą, nasze badania w pewien sposób pokrywają się z tymi, które przeprowadzone były przez naszych partnerów projektu Safer Internet. Ponad 80% młodych ludzi praktycznie non-stop jest online. Proszę zwrócić uwagę na ten niewielki, w zasadzie marginalny odsetek młodych ludzi, którzy deklarują, że w ogóle nigdy nie korzystają z internetu. Przy czym co czwarty z nich w miejscach publicznych korzysta z internetu codziennie, wszędzie tam, gdzie trafia na sieć Wi-Fi. Proszę Państwa, jest to niezwykle ważny aspekt, poruszany tutaj już wcześniej, związany zarówno z bezpieczeństwem haseł, z bezpieczeństwem urządzenia, jak i z prywatnością. O urządzeniach mogliśmy już usłyszeć wcześniej. Oczywistą rzeczą jest, iż najczęściej urządzeniem mobilnym, które używają młodzi ludzie, jest smartfon i laptop. Natomiast proszę Państwa, co odchodzi do lamusa? Komputer stacjonarny. Połowa młodych ludzi, korzystając z sieci, nie używa komputera stacjonarnego. Jak Państwo sądzą, gdzie najczęściej używany jest ten komputer? W jakim miejscu? W szkole, proszę Państwa, dokładnie w szkole. W domu służy on najczęściej do grania w różnego rodzaju gry z uwagi na swoje parametry techniczne. Podobnie młodzi ludzie nie łączą się z internetem, nie korzystają z internetu za pomocą tabletów czy też konsoli, dużo mniej. I proszę Państwa, przed Państwem piramida. Ona nie jest pełną piramidą. To jest informacja od młodych ludzi, w jaki sposób, co jest dla nich ważne. Dlaczego korzystają z internetu? Co jest dla nich ważne? Przede wszystkim dostęp do muzyki, dostęp do filmów, ale również do przeglądarek internetowych. Dostęp, i to jest bardzo taki ciekawy moment, interesujący i ważny, ważny z punktu widzenia edukacji. Dostęp do wiedzy, dostęp do informacji. Proszę Państwa, myślę, że ta dana powiela się już w wielu badaniach. Jak często młodzi ludzie korzystają z internetu codziennie? Jaki to jest szacunkowy czas? 3 godziny. No i moglibyśmy się tu zatrzymać, że to dużo.
tak naprawdę z jednej strony dużo, ale z drugiej strony, proszę Państwa, spójrzmy na internet w kontekście nie tylko zagrożenia czy wyzwania, ale w kontekście szansy. Proszę zobaczyć, młodzi ludzie wykorzystują internet zarówno do kontaktu z różnymi osobami, do korzystania z serwisów społecznościowych, ale proszę zobaczyć, jak duży procent młodych ludzi korzysta z internetu codziennie, bo to jest codzienne korzystanie, po to, żeby poszerzyć swoją wiedzę, żeby dowiedzieć się czegoś więcej, nie tylko w kontekście pracy domowej, nauki, ale w kontekście też rozwijania swojego hobby czy pozyskiwania różnego rodzaju informacji. Mówiliśmy sporo o komunikacji, o tym, w jaki sposób młodzi ludzie komunikują się ze sobą. Sieć daje tę możliwość szybkiej komunikacji. Proszę Państwa, jeśli chodzi o młodych ludzi, to praktycznie 70% z nich wielokrotnie w ciągu dnia komunikuje się ze swoimi rówieśnikami, przyjaciółmi, znajomymi. A proszę zobaczyć, jak to wygląda w kontekście nauczyciela. Ponad połowa młodych ludzi mówi o tym, że to nie jest forma komunikacji z moim nauczycielem. Zaledwie co trzeci mówi o tym, że kilka razy w roku jakby tego rodzaju komunikacja się odbywa. I możemy, proszę Państwa, zadać tutaj sobie pytanie, dlaczego tak się dzieje? Młodzi ludzie mają umiejętności i gotowość do takiego rodzaju komunikacji. Z drugiej strony są narzędzia. No i teraz pojawia się pytanie, dlaczego zatem nie zachodzi taka interakcja jakby w tym obszarze? Czy to dobrze, czy nie? Czy istnieją jakieś warunki, które powinny być spełnione, aby ta komunikacja rzeczywiście mogła się odbywać? A może ona jest zupełnie niepotrzebna? A może wręcz przeciwnie, wesprze proces edukacji? Ale myślę, że tego rodzaju pytania są dobrym momentem do debaty i do podejmowania różnego rodzaju wniosków w dyskusji, a ja pozwolę sobie przejść dalej. Proszę Państwa, jak wygląda wykorzystywanie internetu w czasie zajęć lekcyjnych? Otóż młodzi ludzie mówią nam o tym, że oczywiście na informatyce, informatyka króluje. Nie znalazła się tutaj, ponieważ ona jest jakby królem internetu. Przy czym kolejna informacja trochę nas zaskoczyła. Najczęściej technologie komunikacyjne, internet, nowe media wykorzystywane są na przedmiotach humanistycznych. Język polski, języki obce, historia. Trochę rzadziej na przedmiotach ścisłych, natomiast jakby najrzadziej na przedmiotach przyrodniczych, biologia, pojawiła się tu też chemia. W jaki sposób młodzi ludzie się uczą? Proszę Państwa, sięgają do różnego rodzaju źródeł, serwisów, stron i oczywiście przeglądarką, którą najczęściej podają, proszę zauważyć, że 60% młodych ludzi, gimnazjalistów i licealistów mówi o tym, że do odrabiania lekcji, do nauki, tak? Czyli bo pytaliśmy o bardzo konkretną czynność, aktywność, wykorzystuje przeglądarkę Google. Ale jednocześnie 20% mówi o tym, że no nie sprawdza źródeł, nie sprawdza też wiarygodności informacji i nie zwraca uwagi na źródła. Stąd też Wikipedia kilka razy w tygodniu stosowana przez naszych uczniów. Proszę Państwa, i zatrzymajmy się tutaj na moim zdaniem niezwykle ciekawym pytaniu. Otóż zadaliśmy młodym ludziom takie pytanie. Jaką stronę, jaki serwis poleciłbyś swojemu znajomemu do nauki? I tu padały najróżniejsze propozycje. Nie ukrywam, że najczęściej były to propozycje serwisów czy też stron podających taki gotowy content różnej jakości. Natomiast u 30% pojawiła się odpowiedź żadna, czyli po prostu nie pojawiła się odpowiedź. Oczywiście możemy znowu zatrzymać się tutaj i hipotetycznie przyjąć pewne hipotezy. Dlaczego taka odpowiedź się nie pojawiła? Czy dlatego, że młodzi ludzie nie lubią uzupełniać testu w pytaniu otwartym, czyli nie przepadają za tym, żeby napisać coś od siebie, czy też nie chcą napisać, czy też nie wiedzą, co mają napisać? Proszę Państwa, to są tylko hipotezy. Nie znamy odpowiedzi na te pytania. Stąd też między innymi to, co powiedziałam na początku. Projekt ten, badania, nie tylko będziemy rozwijać, ale pogłębiać, ponieważ do tej pory uzyskaliśmy wiele odpowiedzi. Ile, gdzie, w jaki sposób. Natomiast bardzo często chcielibyśmy wiedzieć, dlaczego.
Proszę Państwa, jeśli chodzi o prywatność, to tutaj myślę, że te dane w pewien sposób mogą nas z jednej strony zaniepokoić, ale z drugiej strony ucieszyć, ponieważ proszę zobaczyć, że prawie 60% młodych ludzi mówi, deklaruje, że dbam o swoją prywatność. Dbam o dostęp, ponieważ chcę ochronić siebie, moje dane, moją prywatność. Ale jednocześnie prawie 20% mówi o tym, że ja w ogóle nie widzę takiej potrzeby, żeby chronić swoją prywatność. Prywatność jest takim bardzo elementem relatywnym. Dla młodych ludzi ochrona prywatności, pokazywanie różnych elementów zarówno ze swojego życia, jak i ze swoich działań jest często jakby zupełnie inaczej postrzegana i różnicowana niż przez nas dorosłych. Myślę, że interesujące jest też to, że tak naprawdę możemy przyjąć taką tezę, że młodzi ludzie wiedzą, jak to zrobić, czyli znają ustawienia, mówię tu o gimnazjalistach i licealistach, znają ustawienia i parametry różnego rodzaju wyszukiwarek czy portali, tak aby mogli być bardziej prywatni. I proszę Państwa, przejdźmy do takich elementów związanych z jakby z wiedzą o sobie samym i planowanymi działaniami. Proszę zauważyć, że oni mają też świadomość. Ponad 80% młodych ludzi mówi o tym, wiem, że zdarza mi się przebywać w internecie dłużej niż zaplanowałem czy zaplanowałam. Jednocześnie przyznają się też do tego, że często co trzeci z nich rezygnuje z różnego rodzaju aktywności szkolnych, obowiązków szkolnych na rzecz surfowania w internecie. Natomiast myślę, że bardzo taką dobrą dla nas daną jest ta ostatnia, która mówi o tym, że bardzo mały procent rezygnuje ze spotkań ze swoimi przyjaciółmi na rzecz surfowania w internecie. To pokazuje, że świat wirtualny i kontakty w świecie realnym jakby nadal są ważne, nadal są istotne z punktu widzenia młodego człowieka. Proszę Państwa, pozwoliłam sobie tutaj pokazać porównanie pomiędzy tym samym pytaniem zadanym w 2014 roku i obecnie, który pokazuje progres. Kiedy zapytaliśmy o zachowania ryzykowne, zapytaliśmy o to, czy spotkałeś się z osobą nieznajomą, z osobą poznaną w internecie, proszę zobaczyć, jak dalece jakby wzrósł odsetek tej pozytywnej odpowiedzi, chociaż ta pozytywna w tym momencie brzmi nie. Ale jednocześnie muszę Państwu powiedzieć, że wśród tych osób, które deklarują, że się spotkały z taką osobą, zdecydowanie znowu wzrósł odsetek osób, które nie informują nikogo o takiej aktywności. Ani rodziców, ani swoich rówieśników. W 2014 roku ta grupa osób, które spotykały się, informowała częściej swoich rówieśników. I proszę Państwa, myślę, że przechodzimy już powoli do końca naszego spotkania. Dostałam już taką informację, że już powoli zbliżamy się też do końca. Myślę, że ten slajd jest takim dobrym wskazaniem tego, że internet jest ważny w życiu młodego człowieka, ale nie jest do końca opiniotwórczy. Pozwala młodemu człowiekowi na pozostanie jakby w swoim zdaniu, na pozostanie, na jakby utrzymanie autorytetów tych ze świata realnego, czyli rodziców, nauczycieli, przyjaciół. My zadawaliśmy takie pytania dotyczące bezpośrednio osób poznanych w internecie, jak również youtuberów, bo tak jak Państwo wiedzą, coraz częściej mówi się o tym, że youtuberzy swoją aktywnością zachęcają młodych ludzi do różnego rodzaju działań, wpływają na ich opinie. No i proszę Państwa, to myślę, że bardzo takie przyjazne dla oka pedagoga wyniki, w których młodzi ludzie jakby deklarują, że nie zgadzają się z faktem, iż osoby, z którymi kontaktują się tylko przez internet, bardziej imponują im niż rodzina. To oznacza, że mimo wszystko te wartości, takie jak rodzina i autorytety rodzinne, nadal są ważne. Podobnie ja nie ukrywam, że ten środkowy, osoby, z którymi kontaktuję się tylko przez internet, są mądrzejsze niż nauczyciele. Dla prawie 90%, proszę Państwa, to zdecydowanie zdanie nieprawdziwe. Proszę Państwa, kończąc już moją prezentację, chciałabym odwołać się do tych słów, które padły w czasie panelu. Nie ukrywam, że z wielką uwagą słuchałam wszystkich prelegentów, którzy w pewien sposób oddawali też i moje zdanie.
to, żebyśmy tworzyli przyjazny, bezpieczny i przyjazny internet, potrzebna nam jest tak naprawdę świadomość, ale świadomość nie tylko zagrożeń, nie tylko tych elementów, na których skupialiśmy się wcześniej, ale przede wszystkim szans. Szans nawet w kontekście wyzwań. Oraz ta wieloaspektowa edukacja, ale oparta na dialogu. Na dialogu zarówno międzypokoleniowym, jak i dialogu pokoleniowym. No i przede wszystkim na tym, że kompetencje techniczne oczywiście są niezwykle istotne, ale to kompetencje społeczne są tym elementem, dzięki któremu możemy zrozumieć, działać i iść do przodu w sposób bezpieczny i przyjazny. Dziękuję bardzo.